W naszym studiu pojawił się już Lesław Dzik, twórca internetowy, TikToker, twórca różnych treści. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Lesławie, bardzo się cieszę, że się spotykamy. Spotykamy się pod koniec wakacji, chociaż akurat teraz już cię to za bardzo nie rusza, że kończą się wakacje, bo już szkołę zakończyłeś. Tak, to jest niesamowite uczucie po prostu, chociaż ja wiem, że 99% ludzi tego nie ma, no bo albo idzie do pracy, albo idzie na studia, albo idzie do szkoły, ale ja mam ten komfort, że teraz biznes zakładamy, że no jest ta działalność, no i dla mnie nie ma czegoś takiego jak wolne czy niewolne. Ja po prostu sobie samemu wszystko planuję, więc tak. Nie odczuwam tego, że 4 września wiele młodych ludzi musi do szkoły iść. Ale zawsze początek roku wiązał się jednak ze stresem, prawda? To był koszmar po prostu. Do tej szkoły się nie chciało wracać. I widzę po wszystkich swoich znajomych, którzy są z młodszych roczników, że no nie fajnie to ludzie znoszą. Znaczy był jeden plus, nie wiem, czy tylko u mnie, czy też u ciebie, no jednak można było ponownie zobaczyć się ze znajomymi, za którymi się można było stęsknić przez 2 miesiące. Tak, ale niestety na dłuższą metę te negatywne wrażenia przykrywają te pozytywne. I ja i moi znajomi no, w rozmowach jeszcze za czasów, kiedy chodziliśmy do szkoły, no to było coś na zasadzie, że okej, fajnie, będziemy się spotykać i tak dalej. Ale te oceny i tak dalej, i chodzenie do szkoły, więc negatywne wrażenie było większe, niż to pozytywne. Na twoim profilu, twoja działalność internetowa, to jest przede wszystkim, to są tematy związane z edukacją, związane ze szkołą, z prawami ucznia. Tak chyba można podsumować twoją działalność. Czy ty masz tylko właśnie takie negatywne te wspomnienia ze szkoły i dlatego postanowiłeś założyć ten kanał? Tak, w sensie to jest masa różnych składowek, dlaczego ja po prostu gadam o prawach ucznia, jeszcze w wieku 19 lat. Jakby niewiele jest analogii w polskim internecie, żeby w wieku 19 lat edukacyjne rzeczy nagrywać. I ja nie sądziłem, że to się uda, ale się udało. Nie wiem do dzisiaj jakim cudem, ale no zapałem się, po prostu to wszystko udało, zasięgi są po prostu astronomiczne. A skąd pomysł? To jest generalnie masa składowych. No ja dosłownie od dziecka się interesuję tematami społecznymi, ja od dziecka sobie oglądam sensacje XX wieku. I tak naprawdę od dziecka chcę być sławny, tak? A potem się to połączyło z tym, co było w szkole i z tym, że ja po prostu kocham działalność publiczną, kocham politykę i stwierdziłem, że system edukacji to jest jedyna rzecz, w której ja będę miał jako 19-latek autorytet. 17-latek, przepraszam, bo ja w wieku 17 lat zaczynałem, no nie? No bo jakbym na przykład gadał o kryptowalutę w wieku 17 lat. To nikt by się nie wierzył. Nikt by mi nie wierzył. Musiałbyś być milionerem. Tak. I ja po długich analizach naprawdę ja pół wakacji 2021 poświęciłem na to, co ja w ogóle chcę robić. Ale próbowałeś swoich sił wcześniej w mediach społecznościowych. Dwie miałeś próby, nie do końca udane. Tak. I to jest niesamowita lekcja, że po pierwsze bardzo często faktycznie do 3 razy sztuka, a po drugie, że nie wolno się poddawać i doświadczenie rośnie. Pierwsza moja próba była w 2019 roku. Robiłem sobie animacje polityczne. Totalnie mi to nie wyszło. Wyrzuciłem kilkanaście tysięcy złotych na reklamy. Nikt tego nie oglądał. Nie było żadnego planu, nie było strategii, ale pierwszy raz wszedłem w te media społecznościowe. Zacząłem ogarniać, jak to działa. Miałem 15 lat wtedy. Potem, za drugim razem, przez to, że jestem fanem historii, stronę historyczną na Facebooku założyłem i ona już miała 12 tysięcy obserwujących. I moje ostatnie filmy porobiły po 100 tysięcy wyświetleń. Ja się tego zacząłem uczyć, zacząłem w to wchodzić. Więc taka porada właśnie, że jeżeli komuś nie wychodzi w mediach społecznościowych, albo w ogóle jakiejkolwiek życiowej sprawie, to trzeba po prostu nabrać wprawy i nie wolno się poddawać. To jest taki banał komunał, ale to za każdym razem powtarzam. I u mnie za trzecim razem się udało po prostu i z buta wszedłem, bo mój pierwszy film na TikToku miał 1 000 000 wyświetleń. Do dzisiaj nie wiem, jakim cudem. Okay. Czyli nie musiałeś długo czekać, aż to zacznie chodzić wiralowo po sieci? I tak, i nie. No bo te 2 lata trzeba było się przemęczyć, nie wiedząc, co się robi na ślepo. Ale potem, jak już uderzyłem z grubej rury i zaplanowałem wszystko, no to pierwszy film miał 1 000 000 wyświetleń. Do dzisiaj pamiętam, jak znajomi mnie w szkole zatrzymywali, nie? W toalecie dosłownie, że widzieli mój film. No nie, to był szok. A mówisz, że zaplanowałeś sobie wszystko, jeśli chodzi o ten twój ostatni projekt związany z edukacją. Dawałeś sobie jakąś granicę, dawałeś sobie jakiś czas i ile to może potrwać, zanim pyknie? Znaczy, ja jestem po kilkudziesięciu motywacyjnych książkach. I ja pamiętam, że dzień wcześniej ja byłem w Warszawie na Parlamencie Młodych RP, byliśmy w Senacie i tak dalej. Ja sobie wieczorem samemu wszedłem po Warszawie, sobie zacząłem chodzić i sobie po prostu samemu przysiągłem gdzieś tutaj na Starym Mieście, że ja po prostu się nie poddam, że nawet jeżeli te 10 pierwszych filmów będzie miało po 5 tysięcy wyświetleń, to 11 ma mieć 1 000 000. I
żadnej sobie granicy nie ułożyłem. Ja wiedziałem, że jeżeli są za granicą osoby, które mówią o edukacji i oni mają po kilka milionów wyświetleń na filmie, to da się to odtworzyć. Mhm. I trzeba mieć takie podejście, uważam. Jeżeli coś się już komuś udało, no to trzeba by tego nie powtórzyć. I to by się udaje jak najbardziej, że tak jak powiedziałeś, zasięgi są ogromne. Ten film, który wykręcił milionowe wyświetlenia, wrzuciłeś w listopadzie 2021 roku. Tak, dokładnie. Co zmieniło się w twoim życiu od tego czasu? Wszystko się zmieniło. Po prostu dosłownie wszystko. Od takich głupot, że no tak działa społeczeństwo. No ja od kiedy publikuję te filmy, no to ani razu od znajomych nie usłyszałem Lechu, tylko panie Lesławie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że przyznaję, że trzeba było przez pół roku no ostro pracować. Mhm. I dopiero po pół roku to zaczęło spracowywać współpracami, zaczęło spracowywać tym, że ludzie mnie zaczęli widzieć, że inni twórcy mnie zaczęli widzieć i ta machina się zaczęła rozkręcać, więc życie się zmieniło całkowicie z tego względu, że media społecznościowe dają gigantyczne możliwości. To jest takie okno na świat, okno na telewizję, okno na radio, okno na współpracę, okno na współpracę z innymi twórcami, okno na biznes przede wszystkim, jeżeli chcesz zarabiać pieniądze. Więc media społecznościowe to jest po prostu niesamowity system dziesiątek okien, które się przed tobą otwierają, jeżeli ty robisz dobre treści. Więc życie się zmieniło całkowicie po prostu i to kocham to. Przyznaję, że... Okej. Ale no też trzeba mieć chyba wszystko zaplanowane, bo tak z tego, co rozumiem, tak jak sobie teraz rozmawiamy, no to ty na wszystko masz plan, na wszystko jesteś przygotowany i myślisz takie dwa albo nawet trzy i cztery kroki do przodu. Znaczy moja teoria jest taka, że żeby się wybić, to są dwie opcje. Albo faktycznie mocno wszystko... To jest dokładnie tak samo jak z piłką nożną. Albo masz talent, który ci się trafia, albo latami po prostu pracujesz na treningach i sam sobie to wyrabiasz. Ja uważam, że dokładnie tak samo jest z mediami społecznościowymi. To jest pierwsza część twórców, którzy po prostu mają to coś i przez przypadek nagrali jeden film, odkryli jakąś formułę i to jest 0,5%. Dosłownie to jest marginalny procent. A druga część to są twórcy, którzy wszystko zaplanowali, no nie? I ja jestem właśnie takim twórcą. Ja nie uważam, żebym miał jakieś wrodzone umiejętności robienia wiralowych filmów. Ja to wszystko, z tego wszystkiego się nauczyłem. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że on nie potrafi, tego się naprawdę da nauczyć. Przeczytasz sobie kilkanaście książek, kursów, poczujesz to, bo to trzeba wyczuć. I da się to zrobić, nawet nie mając umiejętności. Czy dobrze rozumiem, że zmierzamy trochę do tego, że algorytm można w jakiś sposób obejść, albo można go oszukać, żeby te wyświetlenia się pojawiły? Tak wszystko można to zaplanować? Znaczy, szczerze, to nie wiem. W sensie, no ja... Nie, no, podam przykład sprzed wczoraj. No, wrzuciłem jeden film, który żeśmy kręcili w sali, taki jest Skecze, moja najpopularniejsza seria. I one na YouTubie za chwilę zrobią milion w jeden dzień. Są na pierwszym miejscu na karcie na czasie, jak ktoś sobie chce wejść, no to jest karta na czasie, taka popularna. Na pierwszym miejscu jesteśmy. Gratulacje. Tak, i to jest niesamowite, a na TikToku to zrobiło 200 tysięcy tylko. I ja po prostu nie wiem dlaczego. I mówię, bardzo często są takie sytuacje, że na jednej platformie film zrobi 10 tysięcy, a na innej zrobi milion. Dlatego ja stwierdziłem, że na formie typu short trzeba iść po prostu na ilość. Trzeba tymi filmami, no nie chcę tutaj używać słów brzydkich. Bombardować. Bombardować, właśnie, trzeba bombardować i coś się przyklei na pewno. Okej. A która platforma jest twoją ulubioną? Gdzie najlepiej się czujesz? Która najbardziej ci odpowiada? YouTube. Po pierwsze dlatego, że wolę być youtuberem niż tiktokerem. Jak ktoś do mnie mówi, że widzi z YouTube'a, to od razu się śmiać zaczyna. Znaczy śmiać, uśmiechać się zaczynam. A po drugie na YouTubie można zarabiać. YouTube ci uczciwie płaci za to, co robisz, a nie tak jak TikTok dyskryminuje niestety Polskę i w Niemczech sobie zarabiasz na wyświetleniach na TikToku, w Polsce nie. YouTube cię traktuje poważnie. Po prostu YouTube cię traktuje poważnie. Jeżeli ty robisz ciężką pracę, to on to docenia. A TikTok... jakby dostałem już kilka, moje filmy zostały kilka razy zdjęte bez żadnego powodu, mimo tego, że na YouTubie nie zostały. Jakby YouTube to jest platforma poważna, a TikTok jest o wiele mniej poważną platformą. Tak bym to powiedział, najlepiej tego nie umiem. Jeśli ktoś do tego poważnie podchodzi, chce robić biznes, tak. Bo jeżeli ktoś chce przeglądać jakieś śmieszne filmiki, no to TikTok nie musi być wcale poważny. Nie musi, ale ja to traktuję totalnie poważnie jako pracę i szczerze denerwuje mnie, naprawdę irytuje. Ja przyznaję, że ja zawsze trzymam nerwy na wodzy, ale jak ktoś widzę, że podchodzi tak do mnie, że o, ty robisz media społecznościowe i nie podchodzi do tego na poważnie, no to ludzie, no mamy 2023 rok, to już jest ten czas, żeby podchodzić do YouTube'a, na którym ludzie robią grube miliony poważnie, naprawdę. Lesław, ale powiedziałeś, że wolisz być YouTuberem niż TikTokerem. Z TikTokiem wiąże się taki
taka trochę negatywna opinia związana z jego początkami, że to były śmieszne filmiki, lipsynki, jakieś tańcowanie i tak jak właśnie mówisz, że nie wszyscy podchodzą na poważnie do tego i może uważają właśnie TikToka za trochę gorszą platformę, tak jest? Tak, tak jest, ale teraz już nie ma żadnego znaczenia, wszyscy mają dosłownie TikToka. I teraz już TikTok nie polega tylko na tańczeniu i jeżeli naprawdę dobrze szukasz i dobrze przewijasz i dobrze nauczysz algorytm, jak on ma cię traktować, to ci będą wyskakiwać same mądre filmy, a naprawdę na TikToku są mądre filmy. Nie jest ich dużo, to jest na moje oko 10-20%, a 80% treści na TikToku to jest rozrywka. Ale dla tych 20% warto to, myślę, mieć, jeżeli potrafisz z tego korzystać. Jesteś w stanie nam powiedzieć, jak to zrobić, żeby wyskakiwały nam tylko wartościowe treści? Więc tak, jeżeli mają państwo pomysł, żeby założyć TikToka i chcą państwo, żeby były tam tylko edukacyjne treści, to proszę od razu przewijać głupoty. Dlatego, że im dłużej się, bo ta TikToku się przewija, tak? Film, na dół się idzie, no nie? I jeżeli algorytm widzi, że myśmy spędzili kilkanaście sekund na oglądaniu filmu, który jest głupotą, a film, który jest mądry, edukacyjny, przewinęliśmy po 2 sekundach, to on nam od razu zacznie promować głupoty. I dlatego trzeba tylko i wyłącznie na tych edukacyjnych filmach się zatrzymywać i trzeba w tej wyszukiwarce wpisywać różne edukacyjne treści, które nas interesują. Jak się interesujemy historią, historyczne frazy wpisywać i koniecznie, jak jest jakiś historyczny film, to się tam zatrzymać, wejść w ten kanał, wtedy ten algorytm zacznie to promować. No nie? I to, dzięki temu można nauczyć dosłownie algorytm, żeby nam pokazywał mądre filmy, a nie głupoty i wtedy TikTok jest spoko narzędziem. A czy to wpłynie też na wyświetlenia naszych filmów? Nie, to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia. To są dwie odrębne rzeczy. Tak. O szkole trochę porozmawialiśmy, ale nie tak za dużo. Powiedziałeś, no, że te wspomnienia nie są najlepsze, u twoich rówieśników i znajomych też nie są najlepsze. Bardzo często na swoich profilach odwołujesz się do systemu edukacji w Finlandii, ewentualnie w całej Skandynawii. Dlaczego uważasz, że tamte te szkoły funkcjonują zdecydowanie lepiej? Co najbardziej podoba ci się w tamtejszym systemie edukacji? Znaczy, to zacząłbym od tego, co mi się nie podoba w polskim. To jest on po prostu kalką tego, co było w XIX-wiecznych Prusach. On się po prostu nie zmienił. W sensie z XIX-wiecznych Prus to przeszło na drugą RP, z drugiej RP to przeszło na PRL, a po PRL-u nikt tego nie zmieniał. To jest po prostu kalka tego, co było 200 lat temu. A w Finlandii jest o wiele bardziej nowoczesny system oparty na współczesnych zdobyczach nauki. O wiele bardziej nawiązuje do szkół Montessori, do tego, że nauczyciel przede wszystkim jest twoim przyjacielem, a nie mistrzem, którego ty masz się bezwzględnie słuchać, który ma bezwzględną rację. W sensie ja uważam, że w idealnej szkole, jeżeli ty zwrócisz nauczycielowi uwagę, że on nie ma racji, kulturalnie oczywiście, ja zawsze powtarzam swoim widzom, żeby jeżeli wy macie jakieś wąty do nauczycieli, robić to kulturalnie, w dobrym systemie edukacji, jeżeli ty zwrócisz uwagę nauczycielowi, że nie ma racji, to ten nauczyciel powie, kurczę, czy ja mam rację? Ej, faktycznie nie mam racji, brawo za to, że ty mi wytknąłeś ten błąd, myślisz kreatywnie. W Polsce za każdym razem, kiedy ja wytknąłem nauczycielowi, że proszę pani tutaj nie ma racji, dostawałem uwagę i każdy uczeń dostaje uwagę, no nie? I mam masę takich przykładów i dlatego ja kocham system, w którym jest wolność, no i na przykład w Finlandii słyszałem takie opowieści, też mam ucznia jednego, który w Finlandii mieszka, że tam dzieci sobie normalnie biegają na boso po szkole i nikt ich nie upomina, że biegają po korytarzu. Jak się wywali, no to się nauczy. W Polsce dostajesz za to uwagę, no nie? Zresztą w Polsce za wszystko dostajesz uwagę w szkole. A system ocen taki, który jest, też uważasz, że powinien zostać zmieniony na opisowy? Bardzo dużo o tym się mówi. Znaczy o wiele bardziej opisowy. Oceny to jest najgorszy, najbardziej przestarzały system edukacji, który wychodzi z takiego założenia, że jeżeli na ucznia nie będzie bata, to on się nie będzie chciał uczyć. No to jest chore podejście, bo jest najważniejsza zasada edukacji. Jest taka, że wiedza nabyta pod przymusem nie wchodzi. Nigdy nie wchodzi. I dlatego, jeżeli my będziemy opierali na przymusie, na dwójkach, czwórkach oceny, w sensie system oceniania, to to nigdy nie pójdzie. To tym uczniom, tak jak według badań, w Polsce będzie zostawało 5% wiedzy. A na końcu jest matura, to bzdura, które wychodzą i się okazuje, że Polska leży w stanie Indiana w USA. No i tak to się kręci. Zakuć, zdać i zapomnieć bardzo często. ZZZ, tak. Do tego to się sprowadza. A jak z tym pantofelkiem jest? Bo ja też nic z tego nie pamiętam. Pamiętam, że było trzeba się tego uczyć. Trzeba było, ale nikt z tego nic nie pamięta. Tak, no mówię, no w co drugim filmie. To jest już taki mem u mnie na kanale, że po prostu ten pantofelek to jest po prostu taka ikona polskiej szkoły, no nie? Taki symbol zacofania i tego, że uczeń ma być chodzącą encyklopedią w czasach, w których umiejętności miękkie komunikacja są 50 razy ważniejsze. Także... No jakoś ta znajomość budowy pantofelka nie przydaje się w codziennym życiu. No niestety. Jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Czego ci życzyć? No bo jesteś człowiekiem, który ma plan, dopiero masz 19 lat, ale mierzysz wysoko.
No mierzę wysoko, bo trzeba mierzyć. No trzeba mierzyć, po prostu ja uważam, że trzeba. I ja bym naprawdę, no mam ambicje kiedyś zostać jakimś ministrem edukacji. Ciągnie mnie do polityki. W ogóle jak ja pierwszy raz w Sejmie byłem, to po prostu aż się czerwony zrobiłem z podjarania, że ja to wszystko widziałem na żywo. I działalność publiczna ogólnie to jest coś, co ja chcę robić. Po prostu teraz zakładamy koszulkowy biznes. Też się niesamowicie nie mogę doczekać, bo za niedługo drukujemy koszulki. Także ja jestem po prostu przedsiębiorca z krwi i kości. Będziemy teraz właśnie z biznesem startować. Ale no, mój plan na życie generalnie jest taki, to mi masa osób, które osiągnęło sukces, doradziło, bo się każdego pytam, wypytuję. Teraz przez 10 lat posiedzieć nad biznesem, zarobić pieniądze, a potem, żeby być niezależnym, wejść w sprawy społeczne, polityczne, żeby nie być osobą przekupną, żeby mieć tę poduszkę finansową i żeby móc się do końca życia skupić na tym, żeby coś zmienić. Czy w szkole, czy no moim konikiem drugim jest geopolityka. To przyznaję, że bycie ministrem spraw zagranicznych oddałbym za to wszystko. Lesław, to jeszcze na koniec. Czy pojawiła się już sława? Czy już czujesz to na ulicy? Podchodzą do ciebie ludzie, zagadują, czy to są przyjemne kontakty? Znaczy zagadują, ale tak z kontaktów z innymi o wiele większymi twórcami to jeszcze nie ma tragedii. To jeszcze absolutnie nie ma tragedii, to jest takie miłe. Ja uważam, że to jest taki balans pomiędzy tym, że nikt do ciebie nie podchodzi, a podchodzi do ciebie każdy. Ja jestem teraz tak po środku, że to z jednej strony poprawia humor, naprawdę, no jak sobie chodzi człowiek po galerii, ktoś do ciebie podchodzi i prosi o zdjęcie i wow, robisz fajną robotę. To jest po prostu, aż człowiek się tak promieniuje tą radością, no nie, że ktoś cię zauważy, że... A z drugiej strony to nie jest tak, że podchodzi do ciebie dosłownie każda osoba, no nie? Tak. Ale jesteś przygotowany na tę sytuację, że każdy będzie podchodził. Tak. No, trzeba robić uśmiech przed spotkaniami, to już mam przećwiczone. No. Lesław, dziękuję ci bardzo serdecznie, że znalazłeś chwilę, żeby odwiedzić nasze studio i oczywiście samych sukcesów życzę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Lesław Dzik był razem z nami. Wielkie dzięki.